witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada 27 marca właśnie. Innym powodem, dla którego pozwoliłem sobie na wystąpienie w dniu dzisiejszym, jest fakt zakończenia prezentacji naszego cyklu Teatr Nieznany, w którym to cyklu prezentowaliśmy naszych kolegów pracujących na rzecz teatru w różnych miejscach. Niekoniecznie bezpośrednio na scenie, aczkolwiek także i na scenie. Są to koledzy, którzy w teatrze przepracowali łącznie 494 lata. To imponująca cyfra, ale jeszcze bardziej imponujące są osiągnięcia i rola wszystkich naszych kolegów, którzy byli bohaterami cyklu Kod Mistrzów Teatr Nieznany, rola w funkcjonowaniu teatru, w powstawaniu spektakli. My doskonale, ludzie zajmujący się twórczo tworzeniem spektakli, wiemy, że bez tych kolegów nie byłaby możliwa praca, nie byłoby możliwe funkcjonowanie teatru w ogóle. Zatem wszystkim Państwu, wszystkim widzom, wszystkim miłośnikom teatru w ogóle, a Teatru Groteska w szczególności, wszystkim kolegom aktorom i wszystkim kolegom, którzy byli bohaterami naszego cyklu, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru składam gorące i serdeczne życzenia zdrowia i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się tak, jak bywało to przed pandemią, czego wszystkim serdecznie życzę, bo dla funkcjonowania teatru takie nasze spotkania na scenie, w sali teatralnej są niezbędne do tego, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować i rozwijać się i dostarczać, mam nadzieję, radości miłośnikom teatru. Jerzy Maruśnicki. Pracuję od 10 lat w Teatrze Groteska na stanowisku strażaka dyżurnego podczas spektakli. Nazywam się Jan Popadiak. Pracuję w Teatrze Groteska na Skarbowej 2 w Krakowie już ponad 23 lata. Pracuję na stanowisku portiera. Jest mi tu bardzo dobrze, dlatego tak długo się trzymam. Nazywam się Tomasz Pilarz, pracuję w Teatrze Groteska od 11 lat na stanowisku portier. Nazywam się Zbigniew Mosycz, pracuję w Teatrze Groteska od 4 lat na stanowisku portiera. Nazywam się Małgorzata Zaręba, w teatrze pracuję 2 lata. Nazywam się Aneta Maciejowska, w Teatrze Groteska pracuję 12 lat. Nazywam się Robert Kilian, pracuję w Teatrze Groteska 16 lat w dziale technicznym. Nazywam się Daniel Szymański, w teatrze pracuję 1,5 roku. Zajmuję się asystą przy spektaklach oraz ich przygotowaniami. Teresa Pieprzyk, pracuję w Teatrze Groteska już ponad 30 lat na stanowisku kierownika działu gospodarczego i zaopatrzenia. Koordynuję pracę w obydwu działach. Krzysztof Mielcarek, w Teatrze Groteska pracuję 32 lata w dziale zaopatrzenia kierowca. Nazywam się Mateusz Talarczyk, w Grotesce pracuję od 3 lat, prowadzę bufet teatralny oraz pomagam w dziale gospodarczym. Dariusz Fryt, pracownik Teatru Groteska, w dziale elektroakustycznym od 25 lat. Bartłomiej Robski, realizator dźwięku i multimediów, pracuję w Teatrze Groteska od 8 lat. Nazywam się Jakub Miga, w Teatrze Groteska pracuję jako akustyk od 4 lat. Nazywam się Marek Strumiński, pracuję w Teatrze Groteska 10 lat na stanowisku elektroakustyka, dokładniej oświetleniowca. Karol Ryś, w Teatrze Groteska pracuje od 5 lat na stanowisku realizator oświetlenia. Wiesław Kowalczyk, elektroakustyk. Z branżą teatralną związany ponad 30 lat, 26 sezon w Grotesce. Nazywam się Paweł Poniedziałek. W Teatrze Groteska pracuje 12 lat jako oświetleniowiec. Nazywam się Marek Stawowczyk, w Teatrze Groteska jako inspicjent pracuję od 10 lat. Nazywam się Barbara Stawowczyk, w Grotesce na stanowisku garderobianej pracuję już ponad 25 lat. Wanda Świadek, pracuję w Grotesce
Od 28 lat. Nazywam się Irena Migas, pracuję w teatrze od 16 lat. Nazywam się Małgorzata Barańska i pracownik Krawieckiej Teatru Groteska, pracuję już 38 rok. Nazywam się Dorota Juszczyk, pracownik Krawieckiej Teatru Groteska, pracuję ponad 32 lata. Nazywam się Elżbieta Połeć, w Teatrze Groteska przypracowałam już 38 lat, pracownik Krawieckiej. Nazywam się Agnieszka Szewczuk, w pracowni Krawieckiej Groteski pracuję od roku. Nazywam się Jacek Pach, w pracowni Krawieckiej Teatru Groteska pracuję od 8 lat. Nazywam się Urszula Piątkowska, w Teatrze Groteska pracuję od 38 lat, w pracowni plastycznej. Nazywam się Justyna Lisowicz, z pracownią plastyczną Teatru Groteska, związana jestem od roku. Nazywam się Maria Chodur, z teatrem związałam się zaraz po szkole, czyli od 1975 roku. W Teatrze Groteska pracuję w pracowni plastycznej już 11 lat. Nazywam się Beata Rojek. Produkcją scenografii zajmuję się od 1997 roku. Z Teatrem Groteska związana jestem od 3 lat. Nazywam się Przemysław Keller. W Teatrze Groteska pracuję od 19 lat w pracowni plastycznej. Noszę 3 ksywy. Niemiec, kędzierzawy, dziadek. Krzysztof Rzepecki. W teatrze pracuję 20 lat. Nazywam się Waldemar Libera, w Teatrze Groteska pracuję od miesiąca.